Hej, cześć, witajcie, z tej strony Was i dzisiaj zagramy w Lumber Tycoon. Co się zmieniło? To się zmieniło, że kupiłem nową przerabiarkę i dzisiaj chcę zrobić właśnie taki poradnik, jak dojechać do wulkanicznych drzew. To tak, najpierw dojedziemy do sklepu. No i tak, jesteśmy przy sklepie, jedziemy. No i jedziemy ciągle w góry. I tam już możecie zauważyć te wulkaniczne drzewa. Dzisiaj już zacznę przerabiać. Tylko właśnie, żeby wziąć te wulkaniczne drzewa, żeby się opłacało, to najlepiej kupić tą najlepszą przerabiarkę. Ponieważ wszystkie te kawałki drzewa wam się zmieszczą. Jak macie przedostatnią albo tą drugą dopiero, no to w tej drugiej prawie nic się nie zmieści, a w tej przedostatniej to kilka kawałków będzie takich, co się nie zmieszczą. No i no niestety. Dobra, no to my jesteśmy już tu. Teraz tak. Musimy to odpiąć. Teraz jak najszybciej wjeżdżamy. Oczywiście, żeby później jeszcze zjechać dodatkowo. Ponieważ ja już raz tak miałem, że wjechałem, ale jak już zjeżdżałem, to te kule inaczej zaczęły się stawiać i po prostu nie udało mi się zjechać. Dlatego teraz spróbuję trochę inaczej to zrobić. Zetnę to do końca. Teraz. Muszę to pościnać jeszcze. To gdzieś dotąd zetniemy najpierw. Długo się trochę ścina to wszystko. Oczywiście mam tą już za 2020 sikierkę, więc trochę już szybciej mi idzie, ale tak i tak wolno. No jak macie oczywiście tą żółtą sikierkę, to w ogóle nie polecam. Ponieważ bardzo słabo jest miecią i ścinać właśnie takie drzewa. W ogóle żeby ściąć takie jedno drzewo normalne, to trzeba trochę poświęcić. Czego? Dobra. Zaraz będziemy tak. Zaraz to pozrzucamy. O wiele lepiej we dwójkę, jak to się bierze. Ponieważ zawsze ktoś popilnuje jednak tego drzewa. No i jest większa szansa, że nikt wam nie ukradnie tych kawałków i po prostu szybciej się to wszystko robi. Ja chyba będę tylko jedno drzewo ścinał. Aż na razie dwa drzewa nie są mi potrzebne, żebym ściął je. A właśnie za takie jedno drzewo dostałem 7000 około. Więc jest trochę tego. Tak, ja chyba pościnam to wszystko. I dopiero wezmę to, pozrzucam później. No ale dojechać już wiecie jak. Tylko jak jesteście właśnie w
podczas jazdy właśnie na tą górę przez wulkan, to tracicie od razu HP. Ponieważ coś tam, że lawa jest i w ogóle to wszystko was tak jakby pali. No i tracicie HP, ale zbyt dużo nie stracicie, jak jedziecie trochę ciągle. No i w miarę szybko, bo jak no, się wolno jedzie albo się zatrzymuje co jakiś czas, to ciężko. No i trzeba uważać na te kule, ponieważ one mają spychać. Niezbyt fajnie jest być zepchniętym przez taką kulę. No więc, jak mówiłem, najlepiej mieć tą już najlepszą ze sklepu szkierkę. Chyba ta legendarna, co ją już chyba tam craftuje czy coś, to ona jest chyba taka sama. Ale coś takiego trzeba pozrzucać, bo teraz zrzuciłem gdzieś tam i mogę powiedzieć, że później nie odzyskałem jej już. Więc słabo było. Ale teraz chyba powinno być wszystko ok. Przyczepkę zostawiłem, bo po pierwsze, jakbym chciał się cofnąć, to z przyczepką o wiele trudniej jest się cofnąć. Daleko lecą niektóre. Dobra. To jest git i jeszcze po autem będę musiał zjechać. Jeszcze zobaczę, czy zjadę, czy jednak będę skakał. Dobra, chyba zjeżdżamy. No to tak, idziemy. Teraz, no i oczywiście dostajemy uderzenia znowu. No ale trzeba zjechać jakoś. I chyba nie ma kamieni. Jest. Nie ma żadnych kamieni. Czasami same zlatują do lawy, a czasami po prostu ich nie ma już. Szczerze. Czy to nie było jakichś większych? No widzicie? Jakby się zresetowały te kamienie. Chyba od razu leciały za mną. Więc mówię, czasami na farcie zjeżdżamy. No. Ale naprawdę warto jest pojechać pod takie wulkaniczne. O wiele, wiele więcej się pieniędzy dostaje niż za świecące. Gdzie no jednak za świecące może nie dostajemy dużo pieniędzy, ale o wiele więcej nam się jakby tego od razu przerabia, coś takiego. No oczywiście najlepiej się to wszystko wiezie, jak się nie ma lagów. Już jak się ma lagi, to można powiedzieć, że czasami nawet nie dowieziesz tego ładunku. Moja porada, jak zjeżdżacie stąd, to nie dodajcie, nie dodawajcie gazu, nigdy. Ponieważ o wiele szybciej jedziecie, a wtedy no o wiele łatwiej
jest o wywalanie tego całego drzewa. Sam tutaj muszę przyhamować. No i tutaj z tej, to radzę wam najczęściej trzymać już od razu na klawiszu, który się jedzie do tyłu, ponieważ łatwo można zahamować, tak jak widzicie. Teraz mi normalnie wypadł, jednak nie wypadłem i teraz już można przyspieszyć. No i patrz, teraz jestem tu i to jest w miarę takie małe drzewo, kawałek drzewa. Muszę odjechać, ponieważ właśnie o tym, to o co o czym mówiłem, to jest ten największy kawałek. Co, on mi się nie mieści? Nie musi mi się zmieścić. To naprawdę musi mi się zmieścić, no. Jest niemożliwe, że to mi się nie mieściło. O, widzicie? Się mieści, tylko trzeba popchnąć bardziej. No i z takiego małego drzewka, patrzcie co wychodzi. No, no ja to muszę przestawić. Naprawdę to mi tak przeszkadza. Bym miał o wiele większe te drzewo, no ale no niestety. Czasami się tak blokuje. I tak za niedługo będę powiększał swoją działkę. Chociaż nawet teraz już mogę to zrobić, ale na razie nie chcę. Znaczy na razie chcę wziąć, pojechać po te wulkaniczne w ogóle. Najpierw zrobię miejsce na auta i w ogóle taki jakby parking, a później będę robił na właśnie przedawiarki miejsce. Czasami takie duże nie wchodzą, długie, więc trzeba je pościnać. Oczywiście to jest dodatkowy czas jeszcze. Niestety, żeby dostać w miarę duże pieniądze, to trzeba trochę się napracować. No dobra, jedziemy drugą turę zrobić. Jeszcze wam później pokażę, jak, ile to w ogóle wychodzi za sprzedaż tego. Ja wiem, ja za tamte drzewo miałem chyba 100 ileś. Posprzedawałem podobne kawałki i od razu miałem już 7000, więc jakiś się ma tą najlepszą przedabiarkę, jak się w miarę często jeździ na wulkaniczne drzewa. Naprawdę dużo pieniędzy można zebrać w ogóle. No i patrz, jakbym to zostawił, to on właśnie tak zjeżdża, to auto. No jednak tam mechanika jest, no ale
nie zawsze to jest tak, że ta mechanika jest dobra. No dobra, zbieramy dalej drzewa. Trochę mnie to zadziwia, że w ogóle one mają mały ten środek, ogromną korę i właśnie to jest dziwne, bo jak jest środek, jest jednak malutki, ta kora jest w miarę duża właśnie. I później wychodzi właśnie z tego środka takie duże drewno po prostu. Tu jestem jeszcze czegoś ciekawy. Czasami mi tutaj właśnie spada. Teraz mi spadło i właśnie później miałem dużo problemów z tym i w ogóle. No ale jednak mi nie spadło. I tam widzicie te drzewa. Już tak myślałem, żeby jak najszybciej to zrobić, bo zaraz ktoś przyjedzie i to wszystko zabierze. Nie miałem racji. Najlepiej jest posprawdzać co jakiś czas, czy mamy ten ładunek. Widzicie, tam już mi się przesunęło. No dobra. Już dojedziemy do końca. I później zaczniemy to ładować. Ja wszystko poza odcinkiem posprzedaję. Ale jakąś tam część wam pokażę. Teraz może dojechać do końca. Ja nawet chcę dojechać. Nie ma żadnego większego problemu. Więc tak. No jak mówiłem, czasami trzeba obcinać jeszcze na pół. Czasami nawet jak są za grube, się nie poddawajcie, zawsze próbujcie jakoś je wepchnąć, ponieważ one tak naprawdę wszystko już wejdzie do tej maszynki. Po prostu nie zawsze idealnie wchodzi, czasami się zacina. Ale na pewno zawsze wejdzie, nawet jakbyście mieli upy. Nawet po tym jak będziecie upychali, to tak i tak wejdzie. Już jest największa maszynka, już większych nie ma, więc to jest pewne, że musi wejść. Więc tak, to pewnie będę musiał ciąć jeszcze na pół, więc już od razu nie będę brał, sprawdzał, tylko wezmę potnę, ponieważ o wiele więcej czasu marnuję. No i trochę wychodzi jednak z tego. To potnę. Posprzedaję. No a na górze jest ta najstara maszynka, na której może będę później pracował. Chociaż myślę, że jak już będę tą brał, to już dokończę tam. Szkoda, że tych maszynek i w ogóle nie można posprzedawać. Żeby było o wiele lepiej, byśmy dostawali od razu zwrot. Tak, no to niestety musimy. No,
musimy po prostu wiele więcej tam. Ja by chyba musiałem 2000, nie pamiętam ile ta maszynka kosztowała. Ja musiałem chyba gdzieś tak około 2000 więcej wydać na to, bo po prostu nie można było sprzedać tej maszynki właśnie. No więc ich tutaj kawałki są duże, ja mam jak największe parametry ustawione. Znaczy, tak myślę. Kilka kawałków mi wejdzie na jedną paczkę. Więc tak, teraz na drugą szczepkę już pakujemy. Około chyba 3 kawałki wejdą. Tak. Czekajcie, mam tak od razu nie będę jechał. Wezmę jeszcze jakiś kawałek. Trochę większy. Tutaj wezmę o tak. Dobra, no i jedziemy sprzedać, zaraz wam pokażę ile dostanę za to. Oczywiście będę jeszcze wywoził kilka razy, więc o wiele więcej dostanę. To tak, mam teraz 7000. Taki mały klocek leci. Już mam mniej więcej 100. 1000 znaczy się. Sprzedam to 7000. 7300 miałem. Ja to sobie dodałem, za wszystko posprzedałem. Więc widzicie, z 7400 300 wyszliśmy na 12000. Równo prawie tyle samo. Znaczy, tam sprzedałem całe drzewo i dostałem 7000, więc może jeszcze powiem wam, że teraz chyba pojadę jeszcze wszystko na odcinku, to zrobię. Dobra. Kilka takich kawałków. Mój kolega teraz coś gra. Więc pojedziemy to wszystko sprzedać. Nie wiem ile dokładnie dostanę, ale chyba będzie więcej niż wtedy. No i tak, bierzemy to 13. No chyba będzie więcej. Ta już jest więcej. Więc to zależy, jakie drzewa ścinamy. W ogóle. I tak, sprzedamy to wszystko. Prawie 10 tysięcy więcej. Dostałem. I tak, pójdziemy do niego. No i powiększymy działkę.
najpierw bym chciał powiększyć tą stronę. Mamy to chyba tylko 3000, tak? Zobaczymy ile to da. 6000. Czyli z każdym wykupieniem więcej. Czyli teraz weźmiemy, pójdziemy. Jak tutaj pójść? Chyba tak idę. Teraz ile będę musiał zapłacić za to? 9000. A to mi jeszcze brakuje. No to ja jeszcze poza odcinkiem wezmę, pojeżdżę chyba i te wulkaniczne posprzedaję i kupimy więcej tego. Ale teraz sprzedamy to już, znaczy przestawimy. Tak. To jeszcze wstawimy. Dobra, jest git. Teraz tak. To muszę zburzyć, wszystko muszę zburzyć. Stoić. I chyba już nie będę dobił podłogi, chyba. To zburzę tylko tutaj te ściany. Dobra, w tym odcinku już by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!